Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, portal Za Ciosem. Jestem przed ważeniem, przed galą w Silesian MMA 17. Ze mną bohater walki wieczoru Artur Kornik-Sowiński, który przyjął tą walkę na chyba 3 tygodnie przed. No nawet no niecałe, tak się złożyło. Na początku odmówiłem, szczerze mówiąc, tej walki, ponieważ żona dzisiaj miała rodzić i mówię, to nie będę na drugi dzień brał walki, bo jak mnie Patryk nie zabije, to mnie zabije żona. Także na początku odmówiłem, ale potem się okazało, że żona poszła jeszcze na dodatkowe takie jakby badania i tam lekarz przełożył ten poród na wtorek, także uznałem, że skoro mam weekend wolny, to mogę wskoczyć. Czyli Artur Kornik odniesie, można powiedzieć, w ten weekend tak jakby dwa zwycięstwa. Jedno w klatce, a drugie jako tata. Tak. Na świat przychodzi nasza córeczka Sara, także no już tak czekam do wtorku. Ogólnie Artur, ciężko jest tak połączyć bycie rodzicem i uprawianie sportu walki jako trener, jako menadżer, jako zawodnik. Na początku myślałem, że będzie wszystko ciężko połączyć, jak zostałem rodzicem niecałe 3 lata temu, a teraz już myślę, że już opanowałem to na tyle, że właśnie nawet nowy członek rodziny tego już tak jakby nie zaburzy, że będę cały czas łączył sport z rodzicielstwem. Z żoną imię dla córeczki już ustaliliście, czy dopiero będziecie o tym myśleć? No tak, ustalone jest, ja wybierałem tym razem, Sara będzie, więc no już dogadane. Ogólnie twoje dzieciaki chodzą nieraz stało na treningi, przypatrują się tobie, chcą iść, nie wiem, czerpną od ciebie to wszystko, czy bardziej interesuje ich coś innego? No Nathan wpada bardzo często na jakieś tam moje treningi, wiadomo, to jest dziecko jeszcze niespełna 3-latek, także tą koncentrację ciężko u niego utrzymać, więc on sobie pobiega chwilę, coś tam poboksuje, ale potem już zajmuję się innymi rzeczami, także zobaczymy jak to, ja kompletnie nie mam ciśnienia na to, aby mój syn, a tym bardziej teraz córka, tam jakoś trenowały sporty walki, więc zobaczymy jak to pójdzie. Artur, gala Silesian MMA, walka w boksie, ale czy zobaczymy jeszcze Artura Kornika-Sowińskiego w MMA? No bo ostatnio chyba walczyłeś z tym dziennikarzem Adrianem Bolechowiczem w K1, z tego co pamiętam, i wygrałeś, a twoja walka w MMA, szczerze sięgam pamięcią i nie pamiętam kiedy walczyłeś, a naprawdę dawałeś wspaniałe te pojedynki. Chciałbym zobaczyć jeszcze chociaż raz Artura Kornika-Sowińskiego w mocnej walce, w mocnej federacji właśnie w MMA. Tak, na pewno taka okazja się zdarzy, no na tą chwilę, tak dobrze wiesz, dostałem właśnie propozycję walki z Patrykiem w boksie, no ale zobaczymy, mam nadzieję, że tutaj organizatorzy będą zadowoleni, to może na Silesian MMA zobaczymy mnie w niedługiej przyszłości właśnie w walce MMA. Powiem ci, że ja bym szczerze chętnie kiedyś obejrzał twój rewanż z Kleberem Koike Erps, żeby ta walka jeszcze raz po prostu, bo naprawdę wtedy było to wspaniałe widowisko. No, dziękuję bardzo. No tak, ta walka dobrze wyszła, fajna walka i w ogóle no, wtedy dostaliśmy chyba walkę wieczoru, czy tak mi się wydaje. W każdym razie zwieńczenie tego zwycięstwa to było zdobycie pasa KSW właśnie, więc bardzo dobrze ją wspominam. Ogólnie do tej walki z Patrykiem Chrobakiem miałeś niedużo czasu, ale odbyłeś sporo tych treningów pięściarskich, było dużo tych sparingów, czy raczej po prostu można powiedzieć, że wchodzi z marsz? Nie, zrobiłem oczywiście treningi bokserskie, sparingi bokserskie. Patryka też to znam troszkę, no bo tam lata temu mieliśmy przyjemność razem trenować, ja wiem, że to jest wyśmienity Stójkowicz, bardzo dobry zawodnik, fajny chłopak, bardzo go lubię. Mam nadzieję, wręcz jestem przekonany, że damy na pewno bardzo, bardzo dobrą walkę. No, mamy walkę wieczoru, więc musimy dać z siebie wszystko. Artur, to może ostatnie takie pytanko. Jesteś menadżerem, twoja zawodniczka Wiktoria Czyżewska, wspaniały knockout ostatnio na gali KSW. Naprawdę ta zawodniczka zrobiła coś, czego nie udało się żadnemu facetowi na tej gali. Przepiękny knockout. Macie już jakąś rywalkę, jakąś galę, po prostu rozmawialiście z federacją. Kogo teraz dla Wiktorii przewidujecie? Jeżeli chodzi o rywalkę, to na tą chwilę jeszcze nie mamy podanej
mniej więcej ustalony już termin jest. Czekamy na takie dopięcie tego wszystkiego na ostatni guzik. No, Wiktoria jest zawodniczką wybitną, bardzo efektownie walczącą. Bardzo młoda jeszcze. Tak, jest naprawdę cała kariera przed nią. Czekam z niecierpliwością jako menadżer i fan na kolejne występy Wiktorii. Miało być ostatnie pytanie, ale zadam może jeszcze jedno. Jutro walka na gali VIP 7, która jest łączona z galą Silesian. Krzysztof Diablo Włodarczyk kontra Adrian Arez-Bolszyński. MMA czy boks w boksie? Jak ty to widzisz? No, będzie to na pewno bardzo, bardzo ciekawy pojedynek. Obydwaj panowie bardzo dobrze boksują. No, Diablo wiadomo, ale Błeszek też bardzo dobrze boksuje. No, będzie to na pewno mocny, twardy pojedynek. Z chęcią go zobaczę. Artur, dziękuję ci za tą rozmowę. Mam nadzieję, że jutro po twoim pojedynku również porozmawiamy. No i co? Powodzenia w liczbie walce. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl